Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Pierwszy pełen tydzień września powita nas przejściowym załamaniem pogody. W poniedziałek, 5 września, na wschodzie Polski może popadać intensywnie. Tymczasem od wtorku pogodę w całym kraju zacznie poprawiać wyż z nad południowego Bałtyku. W kolejnych dniach centrum tego układu przemieści się nad Białoruś. Taka sytuacja synoptyczna spowoduje, iż w Polsce nie tylko utrzyma się piękna, niemal bezchmurna aura, ale z południa zacznie docierać prawie upalne powietrze. W czwartek i w piątek termometry na zachodzie kraju wskażą nawet 30 stopni. Podobnych warunków atmosferycznych można spodziewać się w kolejny weekend. W tym czasie pozostaniemy pod wpływem pięknej, wyżowej pogody, a wysoko świecące jeszcze słońce podgrzeje powietrze do, uwaga, 30 stopni. Warto więc pomyśleć o wypoczynku na łonie przyrody. Z najnowszych analiz synoptycznych wynika, iż pogoda typowa dla babiego lata utrzyma się w Polsce do wtorku 13 września. Tymczasem od środy, 14 września, czeka nas stopniowy wzrost zachmurzenia, a na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Do Polski za sprawą rozległego wyżu arktycznego zacznie napływać coraz zimniejsze powietrze z nad północno-zachodniej Rosji. Pod koniec rozpatrywanego okresu temperatura powietrza w najcieplejszej części dnia nie osiągnie nawet 20 stopni. Na domiar złego, około 17 września, w całej Polsce zacznie silnie wiać, a na południu kraju pojawią się długo już nieobecne intensywne opady deszczu. Jak widać, przyroda sygnalizuje nam pierwsze symptomy jesieni. Warto więc już teraz przygotować się do nadchodzącej, chłodniejszej pory roku. Przypomnijmy, że astronomiczna jesień zacznie się już, uwaga, 22 września o 16:21. Teraz to wszystko, do usłyszenia.